To chyba dbałość o szczegóły decyduje o mistrzostwie w moim zawodzie. Może dlatego tak bardzo pociągają mnie martwe natury malarstwa klasycznego. Tak jak tutaj, niemal widzę, jak nisko pochylona nad płótnem malarka, bo to obraz kobiety, delikatnym muśnięciem pędzla dotyka kiści winogron, napełnia na wpół przezroczyste grona światłem, jak starannie nanosi żyłkowanie liści. Fantastyczna plastyka fałd białej, zmiętej serwety pod srebrną tacą, opalizujące wino w kieliszku, zapraszające obłości i kolory dojrzałych gruszek. Tutaj dzieje się coś mi bardzo bliskiego. Jedzenie staje się czymś więcej niż pożywieniem. Staje się sztuką. I jeszcze motyl, uchwycony w przelocie nad kompozycją, jak na fotografii. Martwa natura, która żyje. Bardzo bym chciał, abyście mogli zobaczyć ten obraz naprawdę.